Jak walczyć o związek, w którym jedno z partnerów albo obydwoje partnerzy doświadczają samotności? Bardzo często warto, żeby móc ze sobą porozmawiać. To jest pierwszym, najważniejszym tutaj krokiem. Jeżeli nie ma tej rozmowy, nie ma domyślania się, nie ma próby pomocy, nie ma możliwości poradzenia sobie z tym tematem. Jeżeli zamykamy się na rozmowę, to zamykamy się na jakąkolwiek. Na, jak, na jakikolwiek rozwój relacji, na jakąkolwiek możliwość pójścia do przodu w tej relacji. I moim zdaniem to wtedy musimy wziąć pod uwagę, że to jest współodpowiedzialność obydwojga partnerów, ponieważ za ten proceder odpowiada osoba, która czuje samotność, i również osoba, która jest współodczuwająca tę samotność, że nie ma rozmowy, nie ma możliwości pomocy. Jeżeli jest rozmowa, można sobie ustalić, co będziemy robili, czy wzmocnimy naszą relację poprzez rozmowę, czy może wyjedziemy gdzieś razem, czy pójdziemy na wspólną psychoterapię, czy można jakieś warsztaty rozwoju, czy tutaj w dysfunkcji jest nasza seksualność, a może nasza więź, a może za dużo pracy. Mamy dużo możliwości, ale pierwsze słowo należy do osoby, która jest i czuje samotność.